Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jest takie powiedzenie, nie myli się ten, kto nic nie robi. No ja ostatnio wprowadziłem was trochę w błąd, ponieważ robiąc film o imprezie u pana, o libacji u pana Mazurka Zakrapianej, powiedziałem, że pan Paweł Kukiz był wśród gości. No nie była pana Kukiza wśród gości, był zaproszony, ale odrzucił te zaprosiny. Zaprosiny, nie zaproszenie, tylko zaprosiny, ponieważ żyjemy w czasach absurdu. I no chciałem powiedzieć, że popełniłem gafę. No nie pierwszy raz już na moim kanale. Czasem coś mówię, później okazuje się, że jest coś zupełnie innego. Natomiast ważne jest to, czy się mówi coś świadomie i wprowadza w błąd, czy też się mówi coś nieświadomie i po prostu przesyła się jakiegoś fake newsa. Jeśli ktoś mi później napisze na maila, na przykład tak jak w tym przypadku, to oczywiście ja jestem w stanie sprostować i nawet chciałbym sprostować, dlatego jeśli gdzieś tam usłyszycie w jednym, czy w kilku, czy w każdym z moich filmów po dogłębnych takich oględzinach jakąś gafę, czy coś głupiego, że coś powiedziałem, to mi to śmiało napiszcie na mojego maila suwerenny.pl@gmail.com. Ja spokojnie, bez żadnych problemów, wszystko naprawię, sprostuję. Zresztą to nie pierwszy raz. Wiecie, no u mnie to jest tak, że ja czasem nie mam czasu na to, żeby weryfikować to wszystko 10 razy. Ja po prostu jestem tak zalatany, tak zabiegany, że mi 24 godzinna doba to dla mnie jest za krótka. Dlatego bardzo was serdecznie przepraszam, jeśli czasem popełnię jakąś gafę i chciałbym wam serdecznie podziękować za waszą obecność. Naprawdę jesteście fantastyczni i no chciałbym mieć więcej czasu tego YouTube'a, niestety nie mam. Chociaż ostatnio mam trochę więcej niż ostatnio, jeszcze jakiś czas temu. Chociaż ostatnimi dniami znów tego czasu mam znów troszeczkę mniej. Ale no, chciałbym podziękować pani Edycie, panu Zbigniewowi, pani Eugenii, Barbarze, Krzysztofowi, Monice, Michałowi i Bartłomiejowi. Jeśli o kimś zapomniałem, to bardzo was serdecznie przepraszam. To są osoby, które wspierają mnie od czasu do czasu finansowo. To jest takie symboliczne, ale ja to bardzo doceniam i myślę, że też dzięki temu jestem w stanie czasem ten jeden film zrobić więcej, ponieważ mogę sobie inaczej to zagospodarować i życie wygląda trochę inaczej. Dlatego no bardzo wam serdecznie dziękuję. Ja nie mówię o tym, co... Aż mi się język tak drży, bo nie lubię o tym mówić, nie lubię mówić o pieniądzach, ale jeśli ktoś chce, to zawsze może mnie wesprzeć. Ja zawsze w opisie, pod każdym filmem zawsze daję namiary na konto, czy na coś. No nie mam żadnych innych patronajtów, ponieważ nie mam. Myślę, że nawet by mnie nie dopuścili, bo mówię o takich rzeczach, o jakich mówię, ale ja jestem bardzo wdzięczny każdemu i dziękuję. Dziękuję każdemu z was. Ostatnio ktoś zapytał mnie, jak to długo potrwa to wszystko. No ja mam też maila, dostałem. Będę walił prosto z mostu z grubej rury. Moi drodzy, nie łudźmy się, ale jeśli 10% w optymistycznym wariancie, zakładając 10%, to osoby, które mają coś do powiedzenia, które mają realny wpływ, które są świadome, 10% jest naprzeciwko 90%, to nie ma szans, nie ma szans. Ja ostatnio sobie zupełnie przez przypadek zobaczyłem takie skandaliczne sceny, jakaś dyscyplina nowa sportowa, gdzie stoją dwie dziewczyny, dwie kobiety, no nie wiem, czy są dziewczyny, stoją dwie osoby i okładają się po twarzy. Najpierw jedna jedną, później druga drugą. I powiedzcie mi, czy to jest normalne? Kiedyś, żeby być kimś, to trzeba było być wybitnym, trzeba było czymś zabłysnąć. Teraz, żeby coś osiągnąć, wystarczy być, przepraszam za to stwierdzenie, idiotą. Naprawdę, czasy, w jakich żyjemy, sięgają absurdu. To już jest świat totalnie, ale to totalnie w 100% zidiociały. Ja przyznam się, że chodząc po ulicach, chodząc gdzieś w centrach handlowych, których unikam, widząc tych ludzi na co dzień, ja gdybym miał jakieś słabsze nerwy, to mógłbym być znerwicowany, ponieważ nie jestem w stanie na to patrzeć. Nie jestem w stanie. Świat, który teraz jest, to nie jest mój świat. Ja jestem zrozpaczony, że tylu ludzi, zwłaszcza po tych ostatnich wydarzeniach, które mają miejsce od 18 miesięcy, wiecie o co chodzi, pokazało mi to, że tak naprawdę żyłem wśród wariatów. Żyłem wśród wariatów. Ja przepraszam za te określenia. Dzisiaj, czy tam parę dni temu to się pojawiło, ja usłyszałem o tym dzisiaj. Była taka informacja, że prezydent Białegostoku leży w szpitalu, przyjął wszystkie możliwe dawki. I wiecie co? I on leży w tym szpitalu i mówi,
to dzięki temu, że ja to przyjąłem, nie jest ze mną gorzej. Słuchajcie, no koleś leży w szpitalu, zabrali go, pogotowie go zabrało i on mówi, że jeszcze mogło być gorzej, ale dzięki temu, że wziął, to jest lepiej. Jak jest lepiej? Czyli będąc w szpitalu już jest gorzej, facet. To już jest apogeum twoje. To już jest apogeum. Nie może być gorzej, bo pana zabrało pogotowie do szpitala, być może pan sam dojechał. W każdym razie pan, leżąc na łóżku szpitalnym, mówi, że mogło być gorzej, ale dzięki temu, że pan wziął, to jest dużo lepiej, bo pan tylko leży w szpitalu, naprawdę? Ale serio? Teraz coś takiego, bo mnie nurtuje jedna sprawa. Jak to jest? No bo oficjalnie ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, jak to jest oficjalnie. Czy oficjalnie rząd mówi, że ci, którzy przyjęli pełne dawki, zarażają czy nie zarażają? Czy ich zarażają? Bo ja już nie wiem. No bo skoro nie zarażają, no to po co noszą maseczki? Skoro nie zarażają. Chyba, że zarażają. Ale z drugiej strony, jeśli zarażają, to co to za preparat, po którym przyjęciu dalej się zaraża? To jest po prostu obłęd. I moglibyśmy tak to kontynuować i podawać tysiące przykładów. Niestety żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Nie możemy mówić, ja na przykład nie mogę mówić 70% tego, co ja bym chciał powiedzieć. Ja nie jestem w stanie w tych czasach cenzury mówić tego, co chcę. Uwierzcie mi, że robienie filmów w tych czasach jest tak trudne, ponieważ ja już nie wiem, w jakie słowa ubierać niektóre fakty. Nie wiem. Była taka sprawa z filmem takim jednym, jakiś zrobię o tym film. To się zapadniecie pod stół chyba. Bo to już jest obłęd. Człowiek, mnie to dlatego tak męczy, bo ja, osoba, która lubi mówić prawdę i jest naturalna, kiedy jest jakiś temat, kiedy jest coś do powiedzenia i ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie oberwać od cenzorów, to mi jest po prostu przykro. Jestem wściekły, że żyję w takich czasach, że człowiek nie ma już prawa do swobody wypowiadania się, do wolności słowa. I zobaczcie, bo jest tak, że tylko winny się tłumaczy i tylko winny się boi. Bo jeśli na przykład nie byłoby nic na rzeczy, to myślę, że wszyscy mogliby się wygadać. A skoro ktoś nie może się wygadać, to chyba coś jest na rzeczy i chyba ktoś tutaj kogoś robi w bambuko, tak czy nie? Idźcie sobie do galerii handlowej, popatrzcie na te tłumy, jak to wygląda. Powiem wam, teraz to wystarczy się ubrać, wziąć smartfon, zrobić sobie selfika, strzelić selfika, kupić lepsze ciuszki, żeby sąsiad widział, że mamy lepsze. O wrogości ludzi do ludzi to nawet nie mówię, bo o tym to ja zrobię osobny film. Ja teraz będąc w Polsce, to jestem zrozpaczony, naprawdę. Ile nienawiści jest w Polakach, w Polsce. Nienawiść, która jest napędzana przez te okropne media. Media, które dostały kasę, przecież za darmo o tym nie mówią. Wy myślicie, że te media to tak sobie głupoty wypisują za darmo? Nie, tam poszły miliardy, miliony. Nasz świat to już jest utopia. Nasz świat to już jest dno totalne. To jest już dno totalne jak te dwie kobiety, które stały naprzeciwko siebie i najpierw jedna policzkowała, a później druga policzkowała znów tą samą. Wiecie, kto mocniej uderzy? Czy to jest normalne? W jakim my świecie żyjemy? Co to jest za dyscyplina sportowa? Przecież one już nie mają mózgów. Stały naprzeciwko siebie i tak chlust spoliczkowanie. Tak, wiecie, konkretnie. Później tamta oddawała tej i która mocniej i ta wygrywała, która była mocniejsza. Przecież to jest już totalny bezmózg. Totalny bezmózg świata. Ręce opadają. Ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie szukać schronienia. Nie wiem, dokąd uciec. Nie wiem, gdzie się schować. Nie wiem. Na tej planecie już chyba miejsca dla mnie nie ma. Bo wystarczy wyjść na ulicę i widzieć tych wszystkich, nie wiem, klaunów, to człowiek później wraca do domu i ma wszystkiego dość, bo widzi to, co widzi teraz i czego nie widział wcześniej. Coś, co było niewidzialne wcześniej. I teraz zobaczcie, jak łatwo jest nami manipulować. No nie mną, nie wami, ale generalnie społeczeństwem. Zobaczcie, jak łatwo jest manipulować. Ja myślę, że gdyby pewnego dnia ktoś powiedział, że majtki na głowie chronią nas przed czymś, to 90%, no dobra, może 60% by od razu zakładało te majteczki na głowę. Niestety, a w takich czasach żyjemy. Teraz sobie popatrzcie, jak jest z wyborami. Wystarczy lepsza śpiewka przed kampanią, w czasie kampanii, czy też podczas wyborów i ludzie jak pelikany łykają to wszystko. Jak pelikany.
Ja jestem zrozpaczony. Zwłaszcza od 18 miesięcy, kiedy wypłynęło to wszystko, ta żółć wypłynęła, ta prawda o ludziach, którzy mnie otaczają. Ja jestem zdruzgotany. Powiem wam szczerze, jestem zdruzgotany. Naprawdę jest ciężko. Naprawdę jest ciężko żyć w cyrku. Naprawdę jest ciężko żyć w domu wariatów. Serio. To tak jakbyście byli samotni, jedyni i wokół was tylko wariaci. No chyba spotykacie się z tym na co dzień. Zobaczcie, co się dzieje w Australii. Zobaczcie, w Szwajcarii też jakieś teraz referendum. Przecież to już jest koniec, to już jest dno totalne. To już jest... Ja powiedziałem chyba rok temu, a pół roku temu na pewno, że to już koniec naszych czasów, że to już jest ostateczny czas, że to już jest Armagedon. Apokalipsa już nas dotyka od kilkunastu miesięcy. To już jest dno. Teraz co powstanie, to powstanie. Ważne, żebyśmy się trzymali razem. Nie jest dobrze. Ja bym chciał być optymistą. Jestem optymistą, ale chciałbym być takim wróżbitą optymistą i powiedzieć wam, że będzie super dobrze i będzie kolorowo, ale niestety nie będzie. To nie jest zła wiadomość, ponieważ jeśli w was będzie optymizm i w was będzie siła i dobra wola i uczynność i dobre serce, uczciwość przede wszystkim, to my sobie poradzimy, to wy sobie poradzicie, naprawdę. W najgorszych, najczarniejszych scenariuszach, czasach wy sobie poradzicie. Tylko ważne jest, żeby nie oglądać, nie patrzeć na tych ludzi. Ważne jest, żeby, nie wiem jak to nazwać, żeby ignorować te miejsca, żeby nie wychodzić. Idźcie sobie do lasu, idźcie sobie do parku, nie patrzcie, nie słuchajcie, bo naprawdę wystarczy wejść gdzieś do jakiejś galerii handlowej pierwszej, lepszej i popatrzcie na tych ludzi, ale przecież to jest skandal. To samo patrzenie na nich to już jest ból serca, serce krwawi, jak to mówią, naprawdę, serce ledwo zipie. Wystarczy się naoglądać tego, co ma miejsce. Dobra, kończę, bo chciałbym powiedzieć, że ogólnie, generalnie, jak to mówią, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w ciemnej, nie mogę powiedzieć w czarnej, bo to już też jest nielegalne przecież, w ciemnej D, w czterech literach. I mam teraz dla was jeszcze jedną prośbę do was. Jeśli macie jakieś fajne materiały na film, bo ja już jestem tak zmęczony tym wszystkim, tym cyrkiem, który ma miejsce od 18 miesięcy, bo tylko o jednym farmazonie opowiadałem non-stop. Już nie wiem, skąd czerpać wiedzę. Zatem, jeśli znacie jakieś fajne strony, źródła, skąd ja mógłbym czerpać wiedzę na moje filmy, podeślijcie mi proszę na maila suwerenny.pl@gmail.com. Ewentualnie jakieś konkretne tematy, ale nie muszą być o tym cyrku. Naprawdę, mogą być o czym innym, bo kiedyś pamiętam przed tym cyrkiem to jeszcze... Mi się tak fajne filmy robiło, było tyle pomysłów. Od czasu tego cyrku ja jestem wypompowany z pomysłów. To jest coś ciężkiego. Nie da się codziennie mówić o Niedzielskim, nie da się codziennie mówić o Szumowskim, o Morawieckim, nie da się codziennie o tym samym mówić. Niestety jesteśmy bombardowani tym samym. Teraz jest jakaś akcja na granicy z tymi imigrantami, to jest jakiś cyrk. Na moje oko to jest jakaś zasłona dymna i jest coś tuszowane, żeby przemilczeć jeden fakt. I cały czas napierdzielają teraz o tych uchodźcach, nie? Takie trochę podejrzane, że taka bagatela, a tyle hałasu o coś takiego, no dziwne. Dlatego podsyłajcie mi jakieś fajne informacje, jeśli macie jakieś problemy, jakieś historie życiowe, ale nie spamujcie, proszę was, bo takie jakieś podsyłanie źródeł, tam jakichś innych filmów, mi to interesuje. Ja lubię robić filmy jako pierwszy, a nie małpować po kimś. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko. Pamiętajcie, że życie jest jedno i trzeba to życie przeżyć jak najlepiej. A jeśli żyjecie w cyrku, to też możecie się odnaleźć. Mogą być wariaci wokół was, wy możecie dalej funkcjonować, tylko unikajcie wariatów, po prostu. Wiecie, może być też tak, że coś pierdyknie i to się wszystko jeszcze nas na przykład może Bóg uratować. Możecie prosić Pana Boga, żeby nas uratował ze szponów tych szarlatanów. Pozdrawiam was i do usłyszenia, cześć, pa, pa.